Dziesięć największych ikon popkultury 10 Charlie Chaplin brytyjski aktor i reżyser okresu kina niemego później także filmów udźwiękowionych producent scenarzysta i kompozytor muzyki filmowej jego melonik i mały hitlerowski wąsik są rozpoznawane na całym świecie a co do hitlera to właśnie jego wyśmiewanie przyniosło mu sławę i ponadczasowy kult 9. Martin Luther King, pastor baptystyczny, lider ruchu praw obywatelskich, działacz na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów i zniesienia dyskryminacji rasowej. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla z roku 1964, człowiek roku 1963 magazynu Time. Zamordowany 4 kwietnia 1968 roku przez przeciwników politycznych. Co tu więcej mówić, ikona sama w sobie, przez wielu uważana za prawdziwy wzór. 8. Michael Jordan, amerykański koszykarz, członek Basketball Hall of Fame. Od 2006 roku właściciel klubu Charlotte Hornets. Jedna z najbardziej rozpoznawanych twarzy w świecie sportu. Znajdźcie mi jedną osobę, która nie wie, kim jest Michael Jordan. Można nie lubić koszykówki, ale jak tego gościa nie lubić? A, no i film kosmiczny mecz z jego udziałem. 7 The Beatles, brytyjski zespół rockowy z Liverpoolu działający od 1960 roku. Legendę rocka oraz prawdziwy symbol. Beatlesi byli pod wieloma względami zespołem wyjątkowym. Nikt inny nie doczekał się tylu analiz, czasem tak dogłębnych, że sami zainteresowani przyznawali, że ich nie rozumieli. Ich spuścizna pozostaje inspiracją dla innych muzyków. 6. Bruce Lee, amerykański aktor i mistrz sztuk walki pochodzenia chińskiego, ikona kina akcji oraz znana postać najnowszej kultury. Każdy w końcu chciałby powiedzieć: Ja jestem King Bruce Lee, karate. Pięć, Muhammad Ali, amerykański bokser, zdobył złoty medal podczas letnich igrzysk olimpijskich w Rzymie. Później osiągnął wielką sławę jako bokser zawodowy. Jako jedyny pięściarz w historii trzykrotnie zdobył tytuł mistrza świata, wszechwak i skutecznie bronił go 19 razy. Przeszedł na islam i znany był ze swych poglądów antywojennych, które wielokrotnie demonstrował w kontekście amerykańskiej interwencji w Wietnamie. To zdjęcie to po prostu symbol zwycięstwa. 4. Michael Jackson, amerykański muzyk, artysta estradowy, tancerz, aktor, kompozytor, autor tekstów i filantrop, którego kariera i życie osobiste stały się ważną częścią kultury masowej ostatnich czterech dekad. Znany jako jeden z najlepszych wykonawców muzyki pop i jeden z najpopularniejszych muzyków w historii nazywany królem popu. 3. Audrey Hepburn, brytyjska aktorka, modelka i działaczka humanitarna, przez wielu uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet w historii. To zdjęcie jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych zdjęć na świecie i wylądowało na wielu plakatach, gadżetach oraz okładkach przeróżnych magazynów. 2 Che Guevara, latynoamerykański rewolucjonista, pisarz, zawodu lekarz, obrońca ludności w Ameryce Południowej oraz Afryce na Kubie, uratował ludzi przed głodem i chorobami, zakładając szpitale w całym kraju. Prawdziwy bohater dla wielu ludzi w przeciwieństwie do swojego kolegi, Fidela Castro. Więcej o nim możecie usłyszeć na moim drugim kanale Światowa Historia. Zapraszam. Jeden Marilyn Monroe, amerykańska modelka i aktorka filmowa, gwiazda filmowa, ikona kultury popularnej oraz symbol seksu lat 50. i 60. XX wieku. American Film Institute umieścił ją na szóstym miejscu na liście największych aktorek wszechczasów. Zmarła w bardzo młodym wieku, co spowodowało, że zyskała status wiecznie młodej, zaś filmy z nią do dziś bardzo dobrze się ogląda. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!